mieszkałem w hotelu robotniczym, zobaczyłem wtedy pierwszy raz domek góralski. A ja nie wiedziałem, że zapach, co takiego można robić. Ale spróbowałem, bo jako młody chłopiec, to ja chodziłem tu na kuku modelarskie. Się kleiło i jakieś tam przedmioty wychodziły. A żeby taki przedmiot zrobić zapałek, to naprawdę to jest ciężko. Domki czy jakieś kościółki. Próbuję to wszystkiego. Nie tylko na jednych, na jakichś tam budowlach. Ja raczej robię ze szczegółami, raczej się staram. Najpierw muszę oczywiście kupić te zapałki. Później je spalam. Później wyczyszczone z tej siarki. Każdą jedną czyszczę, dlatego że jak klej to płynie, to brzydko wygląda i jest to nierówne. A tak jak jest wyczyszczona, to wtedy jest właśnie cały ten efekt, jak jest zapałka spalona i wyczyszczona. Ja jestem dumny i to z każdej jednej pracy, bo z każdej jednej, każdą pracę włożyłem serce, włożyłem nieprzespaną noc w każdej jednej pracy i każdą jedną pracę szanuję i każda jest dla mnie jakiś taki dużym sukcesem. Ja śpię tylko, że takie mam spanie, że później ja w tym spaniu cały co mam tą wizję taką, no i jak to robić, jak to dokończyć, jak to przygotować, tak samo jak nad każdą jedną konstrukcją. Wnuczka to rysuje, syn, pasję mam może do samochodu. No i właśnie chciałbym, żeby ktoś po mnie to chwycił.